Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Drak. Widzimy się w kolejnym odcinku Wybierz Perki Challenge Dead by Daylight i dzisiaj gramy Jake'em Parkiem. Jake'a Parka wybraliście ostatnio i chciałbym tutaj za build podziękować Zjarańco.pl za to, że wybrał właśnie nam ten oto ciekawy build. Ogólnie komentarzy było całkiem sporo jeszcze pod poprzednim filmem dotyczącym Jake'a, więc stwierdziłem, że build Zjarańca podobał mi się gdzieś najbardziej, bo nie ukrywam, że wybieram te buildy, w których gdzieś tam nie ma samoopieki, bo raczej chcę, żeby to było takie mimo wszystko utrudnione, ale z drugiej strony tam, gdzie jest samoopieka, też te perki wybiorę, więc to żeby nie było, że żebyście nagle nie pisali tych swoich perków. Piszcie, 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 będę wybierał. Jeżeli chodzi o dzisiejszy build, to gramy z wybawieniem, czyli jak ściągnę kogoś z haka, będę mógł ściągnąć się później sam z tego haka. Ostateczny cios, no to każdy zna. Zatańcz ze mną. Gdy wykonujemy akcję szybkiego przeskoku lub wyskakujemy w pośpiechu z szafki przez 3 sekundy, nie zostawiamy żadnych śladów. Spoko perk. No i będziemy generalnie latać za potworem i będziemy niszczyć haki. A jeżeli chodzi o postacie, które będziecie wybierać do przyszłego odcinka, to będzie Nia Carlson. I możecie wybierać spośród takich perków. Generalnie nic się nie zmieniło raczej od ostatniego odcinka w perkach Nii, więc sobie możecie sprawdzić, jakie perki mam. Tu wam pokazuję, wy je znacie, ja wam jeszcze tylko nazwy pokazuję, tak na wszelki wypadek, to byście gdzieś tam je zobaczyli. I dochodzi nowa postać, a mianowicie dziadzio. Tu jeszcze widzę, że robiłem adeptów nimi, od tamtej czasu nic się nie zmieniło, więc macie takie perki do wyboru dla niego. Proszę bardzo, proszę bardzo. Jest z czego wybierać, myślę. Oj, coś tu nam się zawiesiło. Wow, no nieważne, w każdym razie jest coś takiego. Ostatnio Dead by Daylight ma takie dziwne spadki klatek. Why don't know. I także zapraszam was do wyboru. Widzimy się zaraz w meczu. Także serduszka, wątróbki dla was. Mamy Ormond. Ktoś się nie mógł doczekać Ormondu. Darmo Ormondu w sumie nie było. Chociaż nie, w sumie co odcinek jest tu mnie Ormond. I zobaczymy, jak ten buildzik będzie się prezentował. Jakby nie patrzeć, pierwsze co to musimy ściągnąć kogoś z haka. Mam nadzieję, że się uda ściągnąć kogoś z haka i że nie będę krzyczał. No to wiecie, niby kebabem gram, sialalala. Może nie mogę tego brzydko mówić. W sensie wiecie, że ona raba przypomina coś takiego, nie? Poszło w świat. Czekajcie, bo tak się niby i tram. Tutaj jest już zabójca. Bardzo dobrze, niech ją dojedzie. A co tak tym młotkiem nie rzuca? Co ona robi? Co ona kmini w ogóle? Aby czego ona nie kmini? Dobra. Oż kurde. Idź stąd! Taka not kumating this królik. Oj, jednak kumating bardzo. Jest ruina, w sumie jest spoko. Znaczy nie spoko, chcesz dobrze wiedzieć, że jest ruina. Więc trzeba się leczyć, a pitole, co za żal. W sumie to mam, aha, możemy sabotować, więc generalnie spoko, jeżeli... Kurczak, chcesz, zobaczcie, niby sabotowania mamy... Powieść kogoś na pierwszym haku. To jest takie podejrzane w sumie trochę. Czyż nie? Czyż nie? Czyż tak? Dobra. Pierwszy hak. Kabum! A i teraz tak musimy czekać. No dobra, gdzieś jak będziemy mieli możliwość, to będę starał się niszczyć te haczki. To tak nie powiem wam, że taki bildzik, taki nawet spoko, całkiem przyjemny. Odblokuję sobie skrzyneczkę. Co by może jakąś nową mapteczkę z niej wykitrać? Zobaczymy. O. Latarka! Nie umiem latarki. Ostatnio jak było zadanie w archiwach na latarki, to nie ukrywam, że miałem problem z nożem. A ja i tak nie mogę. Widziała mnie. Kurde, co za żal. No, oczywiście nie będę jej ściągał, bo to byłoby trochę przykre. Ale postaram się odbiec, co by inni mieli szansę ją uratować. Ciekawe, czy ona będzie kampiła ją? Tak, no nie słyszę, że mnie goniła, więc to jest dosyć... To jest przykre! No. Jak na śniegu zostawiliśmy. Rurka, rurka, dobra, czekaj. Nie wiem, czy ona mnie widzi, nie widzi mnie chyba. O żal. Dobra. Kurka, rurka, gdzie są ludzie? Czekaj. Oj. Nie wiem, co ja to wymyśliłem. Aha. O, se drzwi niszczysz. Oj, ten misio dla Charlotki. Kurczę, no i z wybawienia już nie skorzystamy niestety, no ale... Dobrze, tam ci się wyleczą, coś z tego może jeszcze ugram, no. Ja pierdzielę, co za żal. Się w ogóle, wiecie, upaprałem, mam nadzieję, że tego nie widać na koszulce. W sensie na kamerze, że jestem brudna koszulca. Nie wnikajcie, ale oczywiście serduszka dla was wszystkich. Tak jak sobie wiszę. O, zapraszam was na mojego Instagrama, mojego Facebooka, mojego Discordzika. I w ogóle, i w szczególe wiecie, gdzie mnie znaleźć. O, tak z okazji tego, że wiszę, tak wiecie, trzeba się zareklamować. O, jakiego ma, patrzcie, kejka! Ej, kurczę, tak jeszcze tutaj świątecznie widzę jest. A, to jest taki cake w sumie z robakami. Co kto lubi, no. Jak ma jakieś potrzeby, wiecie, z białkiem czy tam coś, to niech je. Niech szama. Czyli tak się patrzy, nie mam ostatecznego ciosu, dobra, lecz mnie. Panie polismanie! Tykaj ty mnie, tykaj, tykaj! Ale kebaba też bym zjadł, tak a propos, wiecie, araba. Arab kebab. O kurczę, czemu tyle? Czemu już tutaj zniszczę? O, z okazji tego, że posiadam sabotażystę. I idę może z kolegami gdzieś tam, wiecie, jakieś geny pokręcimy, bo to tak... No bida, bida w tych Dead by Daylightach. Przecież zerknę, a nie ma. O, ktoś to... A, tu ja dałem torcik, tak mówię, kto dał torcik, a to ja dałem torcik jeden na przykład, tak w sumie, o. Żeby smacznie było, ten urodzinowy na 100 punktów, w sensie, o. Kurka, rurka, no i leci do mnie. Niechże kto zniszczy ruinę. Jeszcze nikt nie widział. Ja muszę znaleźć, ja mam zadanie jeszcze z archiw. No to temy. Joelo, tu też nikt nie widział ruiny. Widział kto ruinę? Ja generalnie nigdy nie miałem problemów z szukaniem totemów. A powiem, że ostatnio gram. A ostatnio zdarza mi się grać częściej. To kurka, rurka. Any totems. Więc robię to zadanie z totemami już od dużo godzin. I dupa. I nie ma. Ona też może mieć... A nie było chyba kołysanki. Ale może jakiś dreszcz polowania? Coś ten deseń? Że teraz jak są te mapy zreworkowane, to się muszę wyciągnąć, muszę się od nowa szukać właśnie temów. Tu powinien się płonąć jeden, no. Gdzie są totemy? Gdzie są totemy? Tu coś jest? Nie, to się świeci jakaś... Śpiec się świeci. No bo też tak z drugiej strony biegać dookoła tego już nie ma sensu. Dzień dobry, paleto. Widziałeś gdzieś totem? Nie? Ile was tam wisi? Wy zaraz umrzecie. Nie zdążę tam dobiec. Może uda mi się ściągnąć koleżkę. On mnie ostatnio tak... A. Przytulał. Dosyć grzecznie. Nawet mu wyszła. Jeden. Co tam się stało? Dobra, sayonara bitches. Skoro nie chcesz mnie gonić. O, totem. Mówię, mam. Szkoda, że on nie jest ten kolorowy. Jeszcze 3 generatory. Mamy szansę. Ten się nie zrywa, nie ćwiczy żadnych aerobików. Damy radę. Nie damy rady. I tak króliczyca kampioszka. Muszę się po nosie podrapać. O nie, to nie policjant. To był Steve. Steve od Nancy. Gdzie jest pan Nancy, Steve'ie? Zostawiłeś ją, dlatego zginiesz. No chodź tu za kamienia. Za iglo, wybudujemy iglo. Kurde, śniegu nie ma, iglo nie ma jak wybudować, bałwana nie ma jak zrobić. W tym roku to po prostu... Co ty, panie policjancie, tutaj tak do każdego chodzisz, tak się tutaj... Chodzisz, ruszasz. No i bieda w śnieg. Bieda. Na szczęście rok się zaraz kończy, może wiecie. Te wszystkie problemy w nowym roku się skończą. Jakieś tam, jakieś są na pewno. Wiecie, to jest zniszczę sobie. Totemika. Aha, też tak można. Jo. Para pa 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 pa. Czemu królik mnie nie goni? Zialalala. Wiecie, nowy rok. Nowe postanowienia, nowe problemy, nowe choroby. Te same przyzwyczajenia. A jak ty mnie żeś... Ona ma naprowadzające toporki. Dobra, pokiziamy się troszkę z nią. Jeszcze nie umieramy, więc... A bujaj ty się, głupia czarownico. Ale powiem wam, że no tak. Wyjmij topór. Boże, jeszcze żem do piwnicy wskoczył. Z królikiem na szczęście jest o tyle dobrze, że za bardzo krzyczeć nie będę. O kurde, was jest tu dwóch? Ile was tam siedzi? Dobra, tu się schowam. O, tu się nie schowam, bo się nie wcisnę. Możem za dużo zjadł w święta. I żem jest za gruby. Grubą bułą, ale uciekłem. Się nie wyleczę, bo nie mam czym. O, i się picie mi skończyło, mi w gardle zaschło. Gadam bredzę i... Kupa. I apteczka się skończyła i nara. Lecę, pędzę. I kumiku. Mam rękę w nocniku. O. Ujaj, ty się. Myślisz, że mnie zniszczysz? Ja cię zniszczę. Ja cię dorwę, ja cię znajdę. Wiem, gdzie mieszkasz. Kurde, no. To była lipa trochę. Gipkiej nie ma, sprintu nie ma. A, i co? I co? Jajeczko. Czemu ty po nią nie idziesz? Idź po tego, co wisi, no. Co myślisz, że ja cały mecz ci zrobię? No nie będę robił całego meczu. A chyba on idzie po niego. Ściągnął się. To się w ogóle nie wyleczy. Dobra, ja może do gena sobie kliknę, bo coś czuję, że to się szybko nie skończy, a tylko depresji jakiś dostanę. A tak a propos, doktorka dawno nie było. Ja bym z doktorkiem pograł, bo... Aha, on leży. Doktorka dawno nie było. Aha, dwóch leży. Czubki, czubki, czubki. Taki dobry bilcik, a tak go nie ma jak wykorzystać. Nawet jeżeli chodzi o te... O. A, ten jeszcze żyje. To czy ja i mój sabotażysta powinien teraz wjechać tutaj? Ostatecznego ciosu nawet nie miałem, jak wiecie, zużyć. Oż kurde. Chyba dętka. Chyba śmierć na 1000 sposobów. A co ona będzie robiła z nimi? No ale zobaczcie, jaka to jest flądra. Aha, dobra. Ajajaj, patrzcie, bocian leci. Nie udało się, no. Dlaczego? No kampioszka i coś głupią. Nie mogę wszystko powiedzieć, bo to idzie na YouTube'a. A potem wy mówicie, że nie mogę obrażać ludzi. Ale wiecie, kim ona jest. No się nie kampi, no. Pofapię sobie, co by punktów zdobyć. Chociaż tak na razie ich nie potrzebujemy. Już na mojej ulubionej mapie zginiemy. Z takim w sumie super buildem. No powiem wam, że generalnie przykro. Tak z okazji dzisiejszego dnia, z okazji tego, że dzisiaj jest poniedziałek i w ogóle z okazji tego, że nie pada śnieg. Jest mi bardzo przykro. Kulik nas położył, przyszły, chce wyjść z klatki, właśnie zjadł sobie łóżko. Nieistotne. Także ja się puszczam. No cóż, no była kupa. Może w drugim meczu pójdzie nam lepiej. Oby nam poszło lepiej. No, dwa generatory. Ona też nie była jakoś mega wykoksana, w sensie chyba poziomowo. Ile miałaś tych? No 10. ranga, no. Żal.pl. Dobrze, widzimy się zaraz w następnym meczyku, także half serc dla was. Przytułek, Krotus Plen. Ktoś sobie życzył tą mapę? Nie? To jest. Przytułek lubimy. O nie, ja wiedziałem, że David będzie z tym Berkiem grał, słuchajcie. Tak coś czułem, bo zobaczyłem go, nie dość, że jest bez koszulki, co zaraz pewnie też gdzieś zobaczycie. To tak czułem właśnie, jak go zobaczyłem, że on będzie bez. Już w sumie tego nie trzeba. A, Perk się skończył. Robisz mój totem, ja powinienem robić ten totem, ty krejzolko. No mój totem zrobiłaś. No trochę spaliliśmy sabotażystę. Z Davidem mamy już na starcie do dupy. Więc w sumie to by było na tyle. O, ale Lori przynajmniej przyszła. Lori, która niszczy totemy. Jakby ktoś pytał, to właśnie ona. Teraz pytanie, czy... To tak się kręcisz dziwnie, tak krzywo siedzisz w ogóle, bąbel. Umiecie ruszać oczami? Albo uszami? Uszami nie widać, że ruszam, bo mam słuchawki za duże. Ale oczkami? Umiem. Dobra, idę po niego, bo się zerwie bewsztyk jeden. Boż, znowu jest jakiś kamper. Kamper, tunel. I stąd psik. Apteczki dobrze, że mi nie wyrzuciła. O, ten to się zaraz spuści. No z takimi perkami jak się gra, co ty się dziwisz? Walcz tam, panie goły. Ja tu ze złamanym serduszkiem, widzisz. Czylas uratował. Chodź tu, mnie bierz. O, myślę, że koleżanka to tak lubi się gubić. Nie wiem, już się wyleczyć, bo w sumie tak nie mamy sabotażystów, co by tam z tym zrobić. Ale może będziemy mogli się zerwać z haka, widzicie, mamy wybawienie. W końcu... A bujaj się ty. Nie no, kurde. Przypał. Aż wstyd takie odcinki puszczać. Mecze w sensie, no ale trudno. Zerwiemy się i uciekniemy władzem. Tak coś, wiecie, wróżka Przemo przewiduje. Boże, jak to jest kłamstwo. Ale z drugiej strony często powtarzane kłamstwo staje się prawdą, widzę totem na środku mapy. Czekajcie. Idź, no znikaj, znikaj ty już, znikaj. Nie macie. Ej, no co ty robisz? O, jesteś, nie macie. I tak się leczyć nie możemy. Mam nadzieję, że tego nie zrąbię. Ci się gonią, hopsa lala. Zjawa mnie nie widzi. No to nara. Może moje rymy. Sobie współczuję. Dobra, totem zniszczony. Cześć Meg, nie możesz mnie wyleczyć, bo jestem chory. Czy ty głupia jesteś, ślepa? W sumie wszyscy nagle grają teraz bez biadolenia. A propos bezbiadolenia, to właśnie w piątek będzie odcinek z bezbiadolenia w adeptach. Także zapraszam was na ten odcinek. Będzie śmiesznie, będzie noworocznie. Zobaczycie, co tam się działo. Po prostu były armagedony, szły tam po prostu. Dobra, nara. Dało się zrobić jednego gena. Kurczę, my to jesteśmy po prostu akrobaci. Tak? No nie możesz mnie wyleczyć, nie widzisz, że jestem chory na serce? Serio, nie widzisz tego? Aha, tamten też, kurczę. Przecież ma twardą sztukę i to co, on tak nie twardzi się? No dobra, mecz do przegrania, w sumie mecz jak mecz, no uciec nie trzeba, no. Po prostu trzeba sprawdzić build. Build wydaje się dobry, no ale... Tak ze złamanym serduszkiem, jak się nie mogę wyleczyć, to tak ciężko iść kogoś uratować, no. Ile to, z 80 sekund jesteśmy chorzy? Długo trochę. No to w ogóle do piwnicy trafił. Adrian jakiś w ogóle, aha, zdjęli Adriana. Tyle dobrze, że chłopak już nie wisi, bo tak w sumie za długo to niezdrowo. Zjawa go stunelowała. A ty nie rób przemeblowania w klatce, Aleksiu. Boże, 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 no wszystko dookoła, to po prostu wszystko źle się dzieje, wszystko. O, ale wlazł do hamaczku. Może zaraz się spitoli z tego hamaczku. Nie wiem co on odwala, ale chyba mu się hamaczek podoba ogólnie. Aha, wszyscy leżą, superancko. A, ten się zerwał, dobra. To naprawiam jeszcze gena. Co jeszcze? Chyba miał ostateczny cios. W sumie też mam ostateczny cios. Ale teraz jak ktoś mnie powiesi, to... Ja i tak umrę. Z dupa, naprawiam gena. Będę teraz Przemo egoistyczny zawodnik. Good player. To tak stęka w ogóle. A ja stękam, bo już się mogę wyleczyć w sumie, dobra. Może to jest w sumie ważniejsze niż generator, który się nie niszczy, nie rdzewieje. Proszę nie jeść klatki. Co ja mam się z tym dzieckiem? Ostatnio, słuchajcie, jak jechałem, to było przed świętami. Jechałem do domu. No i wypuściłem tego mojego szczura przecież, żeby sobie pobiegał po pokoju. No i co zrobił? No na choinkę wskoczył. Choinka, wiecie, w częściach na pół pokoju rozwalona. Bombki potłuczone, lampki pozrywane. No i no po prostu zostawić dziecko w domu. Ale pozbierałem do kupy i... Jako tako to wygląda, no. Się złożyło. Się złożyło i jakoś to wygląda, no. Tak, to słuchaj, no. Bąbelku. Ty po prostu, wiesz co? Oddam cię na rękawiczki. O. Nie wiem, czy tu chciałaś go... A, tam masz bliżej. Nie wiem, czy sam się nie wkopałem w tym momencie. Ale się schowam. Schowam się. No generalnie na takich... A, ten już umarł. Trudnych przeciwników trafiliśmy. Bo i królik, no mimo że kampił, ale był trudny. Teraz zjawusia, nie wiem czy ona kampi, tuneluje na pewno. Też jest trudna. Więc tutaj trzeba uważać. Bo nikt nam życia nie uratuje. A, Adrian się wyleczył. O, tam jest zjawa. Yo. Uciekam teraz. Totem. O, Lori, może nas znajdzie Lori. Szukaj, Lori! Szukaj, Lori! Tu jest Dwightik. Jake'uś znaczy w sumie. Jake'usia lubię. Nie wiem, lubicie Jake'a? Dajcie znać, czy lubicie Jake'a. Taka troszkę na szczęście ślepotka. Dobra, poganiamy się trochę. Tak postanowiłem, wiecie, żeby trochę nudno nie było. Aha, to ja żem to zrobił pięknie. Po prostu medal mi dać, medal of honor. Gdzie tu można przez okno wyskoczyć? A, bo ja mam szybko i cicho. A, tu jest piwnica w ogóle. Baja bongo. Dobra, nara. I znowu tak szybko? Czemu tak w ogóle? Nie ma takiego, wiecie, takiej sekundy zachwiania. Przecież z wysokości spadliśmy. Mózg nam się nie złamał. Wszystko dobrze? Wszystko gra? Ona ma za długi miecz. A ja co mam za długie? I teraz pytanie, czy Lori nas uratuje? Czy znajdziemy właz? Chyba, że Lori już szuka włazu. W sumie 3 geny. No nie wiem. Podejrzane. Ciężko będzie. Apteczka mi się skończyła. Co to będzie? Co to będzie? Fajne masz buty, Jake'u Parku. Ja się nie puszczę. Nie wiem, czy ona właz znalazła, dlatego tam tak stoi, klęczy. Czy co jej tam biega? O co biega? O co chodzi? Ratuj się. I w nogi. No tak, ona ma ostateczny cios pewnie. Chyba, że już go zużyła. A my też mamy ostateczny cios. O. Proszę mnie nie goni, dobrze? Ajajaj, to mnie, że przetrąciła, no na litość. Chyba teraz trafić. It's me? Hello! A co z tego? Tak, ona w tryb ducha wejdzie i sobie na rabiczy zrobi. A, apteczkę ktoś zostawił. Tyle w temacie. No i co, nie mam już nic więcej, no. Idź ty, pomiocie szatana, o. Się przez okno wyszłaś. Dzisiaj jest taki narzekający odcinek. Bo gramy z debilami. Gramy z debilami i jakoś to trzeba przeżyć. Może się wymiglujemy. Gdybyśmy mieli konika, może, ale... No this time. Jest mi przykro, jest mi smutno, jest mi źle. Mój szczurek sobie usnął. Jo. Zapraszam też na Instagram mojego Aleksika. Znajduje się u mnie na profilu odnośnik do niego. Alex Chinchilla, jakby ktoś szukał, to zapraszam. Dodaję zdjęcia mojego szczurka, więc zapraszam. Tak, Aleksik? Zaproś ludzi, no. Powiedz coś do nich. Nic? On się wstydzi. Parę totemów tam zostało. No to nie był dobry meczyk. No ale cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Mi się grało super. Niestety umarliśmy 2 razy. Mecz był do dupy, ale perki były spoko. W następnym meczyku zobaczymy jeszcze raz, kim gramy. Gramy nijeczką, żmijeczką. Nie, żmije lubimy. Albo gramy Willem, Billem, Overbeckiem. Także pereczki były na początku odcinka, także trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa! Trzymajcie się.